Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Joanna Zielińska i od ponad 11 lat prowadzę serwis kroda.pl, dzięki którym wielu z Państwa mogło spędzić niezapomniany urlop nad Adriatykiem w Chorwacji bądź też w Czarnogórze. Moja działalność w branży turystycznej to nie tylko tematy związane z Chorwacją. Od kilkunastu lat prowadzę biuro podróży i organizuję wycieczki dla dzieci, dla dorosłych, imprezy integracyjne dla firm. Tak więc posiadam również doświadczenie w organizacji tego typu wyjazdów, a także pracuję jako pilot wycieczek. No i w związku z tym, żeby wykorzystać to całe moje doświadczenie i wiedzę, którą przez te kilkanaście lat posiadłam oraz praktykowałam, wyszłam do Państwa w ubiegłym roku, jesienią, z takim projektem organizacji pobytu w Chorwacji dla małych kameralnych grup pod hasłem Zakochaj się w Chorwacji. Taki mój był cel, żeby te osoby, które pojadą ze mną do Chorwacji, tam na miejscu zobaczyły kraj taki, jakim ja go widzę, jakim ja go postrzegam i dlaczego, i wykorzystując jakby te wszystkie walory, które spowodowały, że ja w tym kraju się zakochałam. I taki był mój cel. Pierwsza grupa, która pojechała we wrześniu, spędziła cudowny czas na Rivierze Makarskiej, czyli w jednym z piękniejszych regionów w Chorwacji. No i myślę, że wyjechali zakochani. Zadowolenie tych uczestników, a także moje, spowodowało, że postanowiłam, żeby podobną ofertę przygotować również wiosną. Ja zawsze marzyłam o tym, żeby zobaczyć Chorwację wiosną i powiem szczerze, że przez tyle lat nie było okazji. No, byłam w bardzo różnych okresach, byłam nawet w lutym, natomiast nie byłam w takim okresie, kiedy ta Chorwacja skąpana jest w soczystej, bujnej zieleni, jeszcze nie wypalonej przez letnie słońce, a także cudownych, kwitnących, pachnących kwiatach. O takiej Chorwacji marzę i mam nadzieję, że to marzenie uda mi się zrealizować właśnie z grupą chętnych, którzy chcieliby właśnie zobaczyć Chorwację w takiej odsłonie. Do kogo skierowana jest oferta? Oferta praktycznie skierowana jest do każdego. I do osoby, która nigdy nie była w Chorwacji, a także dla tych, którzy byli w Chorwacji, ale na przykład nie byli w regionie, który Wam chciałabym zaproponować. Być może pojadą z nami single, którzy za bardzo nie mają z kim jeździć, więc chętnie dołączą się do grupy. Być może pojadą pary, być może pojadą bardzo zapracowani biznesmeni, którzy potrzebują czasami takiej bardzo krótkiej chwili na to, żeby zregenerować swoje siły, żeby naładować akumulatory, żeby po prostu odpocząć i żeby ktoś za nich wszystko zrobił, przygotował i zaoferował im gotowy produkt. A być może pojadą kobiety, które chciałyby wybrać się na taki babski wyjazd z przyjaciółkami, żeby na chwilę oderwać się od tej codzienności, oderwać się od domu, od dzieci, od męża, od tych wszystkich obowiązków, które mają praktycznie od rana do wieczora. Tak więc oferta może być dla każdego. Mam nadzieję, że znajdziesz się w tym gronie i skorzystasz. A już podaję szczegóły. Mam dla Was dwa terminy majowe. Pierwszy termin to jest 11-16 maja, czyli środa, poniedziałek, więc jest to termin dla tych, którzy chcieliby wykorzystać te dni weekendowe, żeby nie brać tyle dni wolnego z pracy. A drugi termin to jest 16-21, czyli poniedziałek, sobota. Lecimy z lotniska Brandenburg z Berlina. I tutaj od razu mówię, że jeśli ktoś obawia się, że będzie miał problem z dojazdem do tego lotniska, powiem tak, z większych miast, praktycznie chyba wszystkich, jeździ Flixbus bezpośrednio na lotnisko do Berlina, więc za naprawdę małe pieniądze, bo już od 50 zł są bilety, można dojechać do lotniska i naprawdę nie ma z tym żadnego kłopotu. Czyli lecimy liniami EasyJet Berlin Split Kasztela. Tam jesteśmy na Rivierze Makarskiej w miejscowości Brela, przepięknej miejscowości z cudownymi żwirowymi plażami i masywem gór biokowo wchodzącym wprost do morza. I jeszcze co ciekawe, Brela jest połączona z innymi miastami Riviery Makarskiej promenadą, tak więc ludzie, którzy lubią spacery wśród ciszy, natury, cudownego zapachu drzewek sosnowych i
delikatnego szumu morza znajdą tam naprawdę prawdziwe wytchnienie i relaks i odpoczynek i ogromną przyjemność. Tak więc mieszkamy w Breli w hotelu Marina. Jest to hotel, który wybrałam na, do tego pierwszego projektu, który odbył się we wrześniu. Hotel okazał się bardzo fajny, bardzo wygodny, położony praktycznie tuż przy samym morzu, więc zdecydowałam, że w tym roku również ulokuję tam moich uczestników tej chorwackiej przygody, wiosennego pobytu w Chorwacji. No i co w programie? W programie na pewno zobaczymy perełki środkowej Chorwacji, perełki Dalmacji, czyli Split, Strogir. Będziemy również w Makarskiej oraz w Omiszu, czyli poznamy tą architekturę, przepiękną architekturę najpiękniejszych miast chorwackich, zresztą wpisanych na listę UNESCO, bo Starówka w Splicie i w Trogirze jest właśnie wpisana na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. A także zabiorę Was w góry. Wjedziemy sobie na szczyt Świętego Jura na wysokość 1762 metry nad poziom morza, żeby z tej wysokości spojrzeć na Chorwację w takim szerszym kadrze. Spojrzymy na Rivierę Makarską, na Morze Adriatyckie, na okoliczne wyspy. No i ten masyw gór Biokowo, który będzie za nami, będzie naprawdę imponujący. Oczywiście nie omieszkamy zajechać na Skywalk, czyli platformę widokową, szklaną platformę widokową, która jest położona na wysokości około 1200 metrów nad poziom morza i zrobimy sobie spacer, więc będzie to naprawdę świetne przeżycie, sprawdzian dla tych, którzy boją się wysokości, ale pokonają własny strach. Naprawdę polecam bardzo serdecznie. Oprócz tego, oprócz tych zabytków architektury oraz elementów przyrody, na pewno skorzystamy z tego, co daje Chorwacja turystom, czyli cudownej oferty gastronomicznej. Mnóstwo kafejek, mnóstwo restauracji, które są właśnie na Rivierze Makarskiej, oferują przepyszne dania kuchni śródziemnomorskiej. No i na pewno będzie okazja, żeby te dania spróbować. No i oczywiście relaks w beach barze na wieczorem z lampką wina, czy też ze słynnym już karlowaczko czy orzujsko, czyli typowo takim charakterystycznym dla tego regionu, dla Chorwacji piwem, czy też dobrym drinkiem, będzie na pewno takim fajnym zakończeniem dnia. Tak to wszystko się kształtuje. Oczywiście będzie czas na to, żeby taki mieć czas typowo dla siebie, żeby poplażować, żeby popływać, bo w maju pogoda już będzie na tyle dobra, żeby dla nas Polaków mieszkających nad zimnym Bałtykiem, no i nie tylko, bo pewnie z różnych regionów mogą być klienci, ale my jesteśmy przyzwyczajeni, więc być może Chorwat niekoniecznie skorzysta z kąpieli morskiej w tym okresie, ale myślę, że ta temperatura wody, która jest właśnie w maju w Chorwacji, będzie dla nas satysfakcjonująca. Będzie to na pewno wyższa temperatura niż temperatura Bałtyku latem. Więc drodzy Państwo, co należy zrobić? Jeśli zainteresowała Was ta oferta, dzwońcie, pytajcie, uzgodnimy wszystkie szczegóły. Pomogę w razie czego tym, którzy mają z tym problemy, którzy z tego jeszcze nigdy nie robili, boją się, że coś zepsują, że coś im się nie uda, pomogę kupić bilety lotnicze. I tutaj uwaga, musimy to zrobić jak najszybciej, żeby ceny nie wzrosły wraz z upływem czasu, bo tak się niestety dzieje, im bliżej do wyjazdu, tym ceny są wyższe. Tak więc jeśli chcemy jeszcze mieć te całkiem fajne, atrakcyjne pieniądze za przelot, musimy zrobić rezerwację jak najszybciej. Jaką grupę chciałabym zebrać? Bardzo małą, bardzo kameralną, bo chciałabym, żeby to była taka grupa, żebym mogła z każdym indywidualnie mieć czas, okazję porozmawiać, każdym klientem się zająć, bo to ja na miejscu będę Waszym rezydentem, będę Waszym pilotem, ale również skorzystamy z usług lokalnego przewodnika, który na pewno ma dużo lepszą wiedzę, dużo lepsze doświadczenie, jeśli chodzi na przykład o oprowadzanie po Splicie niż ja.
przede wszystkim wiedza i to, że przez tyle lat wykonuje tą pracę, na pewno czyni go dużo lepszym i dużo więcej dowiemy się my wszyscy na temat na przykład splitu. Tak więc grupa około 6 osób to jest już to minimum, które chciałabym mieć. Nie chciałabym mieć grupy autokarowej, także liczba miejsc ograniczona, więc bardzo Państwa zapraszam, polecam i mam nadzieję, że wypijemy wspólnie kawę w Splicie na Rivie i wypijemy wino w Beach Barze Utiecha, Jóźniaczka Utiecha, która jest w sąsiedniej miejscowości Baszka Woda, którą bardzo lubię i którą bardzo chętnie często odwiedzam, także chciałabym, żebyście i Wy Państwo tam trafili i zobaczyli, jaki panuje klimat. Tak więc bardzo serdecznie zapraszam, wrzucam w komentarzu link, bądź też link znajdziecie tutaj pod tym wideo lub też na stronie, bo to wszystko oczywiście zależy, gdzie mnie oglądacie, czy na YouTubie, czy na Facebooku, czy bezpośrednio na stronie oferty, na stronie krodea.pl. Także zapraszam do czytania, do zapoznania się, a jak będą jakiekolwiek problemy, pytania, nieścisłości, to proszę o kontakt. Jeszcze tylko chcę dodać, że ta oferta jest przygotowana konkretnie pod konkretnie na dany termin i z programem, który ja proponuję. Natomiast jeśli macie Państwo chęć, jeśli macie jakąś taką grupę, której pasuje jechać w konkretnym danym terminie, może być to grupa pracowników, może to być grupa przyjaciół, to proszę dajcie znać. Postaram się wtedy wybrać zaproponować Wam inny termin dedykowany konkretnie dla Was, dla Waszej grupy. I może to być również program, który będzie typowo skonstruowany i taki dopieszczony, uzgodniony z Waszymi oczekiwaniami oraz Waszym budżetem. Także zapraszam bardzo serdecznie. I co, mam nadzieję, że jesteśmy już umówieni na kawę w Splicie. Wszystkiego dobrego, życzę miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia.